Proponujemy mieszkańcom podwyżkę ceny wody, tak to nazwę, bo tutaj się mówi o ściekach, a to jest dopłata. Gdyby gmina nie pobierała opłaty od wodociągów dwuprocentowej od podatku liniowego, to nie musiałaby dzisiaj dopłacać, bo to ma wpływ właśnie i gmina pobiera dzisiaj więcej pieniędzy, jak wypłaca, nawet te 2 złote. Nie wiem dlaczego. Na pewno po nowym roku, tu bym zapytał dyrektora, prezesa RPWiK-u, czy nie będzie podwyżki wody. Dlaczego miałoby nie być? Dzisiaj podniesiemy o 50 groszy, po nowym roku następne 50 groszy, bo przynajmniej 5-4%, jeżeli podniesiemy do 12 zł, no to wyjdzie znowu 50 groszy, więc dzisiaj ponad złotówkę zafundujemy naszym obywatelom dopłaty, podrożymy wodę. Nie pobierajmy opłaty, nie dopłacajmy ludziom te 2 zł. Stawiam wniosek o utrzymanie 2 zł dopłaty, tak jak było, bez żadnej zmiany. Dziękuję bardzo. Obniżenie dopłaty, czy też dopłata zamiast 2 zł 1,5 zł, no spowoduje, że osoby fizyczne będą te 50 groszy płacić więcej za metr sześcienny oczyszczonych ścieków. I prosiłbym nie wprowadzać ludzi w błąd. Ponieważ jeżeli podatek jest ustalony, rada go uchwaliła, dwuprocentowy podatek od budowli, więc gmina go pobiera. Pobiera 500 tysięcy i około 500 tysięcy ludziom wypłaca po 2 złote, dopłacając do każdego metra sześciennego ścieku. Więc jeżeli się to, a jedno w drugie wchodzi, gmina nie musi dokładać z własnej kieszeni, a subwencja i tak wpływa, więc dlaczego mamy tym ludziom zabierać te 50 groszy do każdego metra sześciennego, gdzie mamy wodę i ścieki jedne z droższych w kraju. 4,18 woda, 7,88 ścieki. To są stawki warszawskie, a nie dąbrowskie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytania. Uchwała Rady Miejskiej Grupy Tomskiej w sprawie udzielenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tomska. Kto jest za? Kto jest przeciw? Osiem. Kto się wstrzymał?